Szanowni Państwo, chciałbym zaprosić na projekt filmowy Maxi Marcel, który odbędzie się w ramach tegorocznego festiwalu U4 Kultur. Ten projekt jest poświęcony dwóm twórcom, Maxowi Ofilsowi i Marcelowi Ofilsowi, z których jeden, ojciec, jest twórcą kina fabularnego, niezwykle wystawnego, słynnego, słynącego z mise-en-scène, słynącego z choreografii kamery. A z kiną Maxa Ofilsa, Marcela Ofilsa, przepraszam, to kino dokumentalne. Jest to twórca, który doprowadził do powstania takiej formy, którą określamy jako esej filmowy. Są to wielogodzinne maratony, 4,5 godziny, poświęcone najważniejszym wydarzeniom z historii XX wieku, takim jak zagłada Żydów, takim jak upadek Francji w 1940 roku, takim jak konflikt brytyjsko-irlandzki, takim wreszcie jak historia wojny Wietnamu. Na festiwalu pokażę jego dwa filmy. Będzie to Smutek i litość z 1939 roku, poświęcony problemowi kolaboracji francuskiej w okresie II wojny światowej. Film, który był słynny w swoim czasie, uważany jest do tej pory za jeden z 10 najwybitniejszych dokumentów filmowych w historii kina i który nie miał szczęścia do francuskiej cenzury, ponieważ ta uniemożliwia jego wejście na ekrany. Kinowa początkowa wreszcie do telewizji francuskiej przez kolejne 20 lat jego powstania. Myślę, że jest to dobra rekomendacja. Jeżeli chodzi o drugi film Marcela Ofilsa, są to Reporterzy wojenni. Film poświęcony wojnie na Bałkanach z połowy lat 90. pokazujący walki w Sarajewie, pokazujący rolę, jaką w tworzeniu obrazu wojny na Bałkanach odgrywają dziennikarze, odgrywają wielkie stacje telewizyjne, które przekształcają ten krwawy konflikt w wielkie show, które daje w tym sensie alibi do zawieszenia działania przez polityków europejskich, amerykańskich. Opis w tym filmie, który bardzo też cenię, dokonuje paraleli pomiędzy wojną w Hiszpanii, wojną domową, a wojną na Bałkanach, pokazując, że obie strony konfliktu potrafią kreować fałszywy, ale wygodny na siebie obraz tychże wydarzeń. Jeżeli zaś chodzi o filmy ojca, czyli Maxa Ofilsa, gorąco zapraszam na film Rolla Montes, który będzie ten festiwal, który będzie ten projekt zamykać. Lola Montez to film, jako ciekawostka powiem, który miał swoją repremierę w Cannes w 2005 roku. Jest to krzyk jednym z najważniejszych właśnie filmów, którymi pewne odkrycia estetyczne Ofilsa zostały następnie zaadaptowane przez Stanleya Kubricka, przez Federico Felliniego, którzy uważali, że ten film jest źródłem właśnie poetyki kina europejskiego lat 50. i 60. Cały projekt filmowy zakończymy bardzo interesujące wydarzenie, jakim jest Remix Ofils, ponieważ w moich oczach, tak jak ojciec, czyli Max, jest ojcem choreografii kamery filmowej w pewnym sensie, a syn wprowadziłby nową zasadę montażu, paraleli obrazowej, dokonał montażu historii, czy remontażu historii. Bardzo interesował się taki pomysł, żeby dokonać remontażu także filmu ojca i syna i tego dokonał Wiktor Scott w trakcie swojego audio-video performance'u Remix Ofilsa, który zapraszam, który będzie się w klubie Dom w Piotrkowskim.